Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na kolejnym koncercie świątecznym zorganizowanym jak zwykle przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu dla wszystkich Państwa. Witam Państwa, witam również, po raz pierwszy mam przyjemność powitać burmistrza Wojnicza pana Tadeusza Bąka wraz z małżonką. Niestety jest tak ciemno, że trudno mi zlokalizować pana burmistrza. Panie burmistrzu, jeżeli mnie pan słyszy, jest mi niezwykle miło, że przez najbliższe 4 lata będzie pan powierzał mi wszystkie imprezy, które są w Wojniczu. I tę sprawę mamy już wyjaśnioną. Proszę Państwa, zanim przystąpimy do dalszej części muzycznej, ja muszę kilka słów, ponieważ zadzwonił do mnie Stefan Wełna, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu mniej więcej miesiąc temu, zapytał, czy będę mógł tutaj dzisiaj być. Powiedziałem, że z przyjemnością, bo zawsze tu jestem z przyjemnością. Powiedział mi, nie poznasz tego kina i faktycznie, proszę Państwa, po raz pierwszy na tej scenie wystąpiłem 29 lat temu. To było zupełnie inne kino, jeśli przynajmniej chodzi o tę część, na której ja się obecnie znajduję. A tutaj, proszę bardzo, piękne zaplecze. My Państwa później, jeżeli ktoś będzie chciał, oprowadzimy po zapleczu. Tam fantastycznie barek jest. Świetnie się tam czujemy. Dlatego będę mówił krótko, bo śpieszę na zaplecze. Co jeszcze? Chciałem powiedzieć, że tak, święta, wiadomo, nastrój radosny, przede wszystkim zgoda, my tak wszyscy razem zgodnie. Proszę Państwa, ja kilka dni temu oglądałem w telewizji taki program kabaretowy, tam występował Andrzej Poniedzielski. On mniej więcej, ja zacytuję Andrzeja Poniedzielskiego, on powiedział, że święta to jest taki okres, że ludzie się tak pracają, integrują, że bywa, że nawet mąż odezwie się do żony. I po czym dodał, że niektórzy mylnie interpretują pojęcie małżeństwo, że ktoś podobno kiedyś powiedział, że małżeństwo to jest jak aresztowanie. Po czym Andrzej Poniedzielski powiedział od razu, że to nieprawda, bo jak się człowieka aresztuje, to się mu mówi, że od tej pory wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko tobie. A w małżeństwie jest inaczej, ponieważ wszystko, co powiesz, od tej pory na pewno będzie użyte przeciwko tobie. Taka jest różnica. Ja z kolei chciałem dodać do tego, lubię oglądać reklamy telewizyjne i niedawno zdarzyło mi się, znaczy znam tę reklamę, bo ona kiedyś była, potem zniknęła, teraz się pojawiła znowu. Ja uwielbiam oglądać reklamy, ponieważ one są tak durne, że aż fajne. I tam jest taka reklama, proszę Państwa, proszę sobie panowie mężowie wyobrazić, że mąż do żony mówi, idę, będę za godzinę. A ona mówi tak, jak będziesz wracał, kup mi coś tam. Nie mogę mówić nazwy tego leku, bo to była kryptoreklama. Panowie, czy wy jesteście sobie w stanie to wyobrazić, to jest możliwe? Spróbujcie w domu powiedzieć, wrócę za godzinę. Czy wy usłyszycie, że to kup mi coś po drodze? A dokąd? Tyle na temat właśnie małżeństwa. Proszę Państwa, wracamy do naszych występów. Otóż zapewne Państwo zauważyliście, czytając plakat, że mniej więcej ci sami wykonawcy. Ale to jest tak jak z koncertem noworocznym w Wiedniu. Co roku ta sama orkiestra, a repertuar inny. I my też tego się trzymamy. Przywitała Państwa dzisiaj orkiestra, przepraszam, Big Band, Universal Band pod dyrekcją pana Józefa Janty. Tu chciałem jeszcze wyjaśnić, że ponieważ pogoda jest jaka jest, no słota, nie ma śniegu, charakteryzator zadbał o to, żeby mój kolor włosów przypominał Państwu, że jednak jest zima, szron, między innymi podobny kolor włosów ma również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu. To myśmy postarali się, żeby był taki świąteczny nastrój. Niestety charakteryzator robił co mógł, ale z panem Józefem Jantą nic nie mógł uczynić. Nie dało się. Panie i panowie, przed wami po raz kolejny Big Band Universal Band pod dyrekcją pana Józefa Janty wykonają wiązankę utworów pożonarodzeniowych oraz dzisiaj w Betlejem w aranżacji pana Józefa Janty. Zapraszam.